Stoi facet przed kamerą i opowiada o rekonstrukcjach. I trzeba to jakoś zilustrować. I zilustrowaliśmy to trzema ujęciami tych dziewczyn na scenie, które rekonstruowały model. I on opowiada o rekonstrukcjach w filmie dokumentalnym. Ale żeby sobie myśleć bardziej twórczo, czyli ożywić ten twardy dysk duchem, czyli ideą, pomysłem, to ten pomysł można zamienić na rysunek, na szkic. I tak jak tutaj w głowie rzecz dzieje się cyfrowo, na wielu poziomach natychmiastowo, tak jeżeli bierzemy sobie kartkę, to my działamy analogowo. Działamy trochę w innej rzeczywistości. Przemysław Kania, twoim zdaniem witam Państwa. Dzisiejszym naszym gościem jest pan Waldemar Czechowski, juror konkursu Młodzi dla Historii, organizowanego w ramach 8. edycji festiwalu Niepokorni, Niesłomni, Wyklęci w Gdyni. Witam panie Waldemarze. Witam. Chciałem zapytać, jakie były pana początki właśnie z filmem? Początek z filmem to był przez fotografię. Dostałem aparat od mojego ojca, piękną Certo Dolinę z 1937 roku, kiedy robiłem pierwsze zdjęcia, kiedy uciekałem z domu z wieczoru wigilijnego, łaziłem po polach, fotografowałem sople, noce rozbieżdżone. Zawsze interesowała mnie makrofotografia i takie zdjęcia artystyczne. Marzyłem zawsze o szkole filmowej. Od jakiegoś momentu, bo kończyłem liceum plastyczne, już wiedziałem wtedy, że moim medium będzie obraz, ale nie obraz malowany, bo kończyłem malarstwo, ale obraz rysowany i malowany kamerą, aparatem. Czyli po prostu obraz srebrowy, wtedy się na negatywach srebrowych robiło. I szkoła filmowa, to jest jakby początek filmu, czyli po szkole wyprawy do Indii, do Tybetu i tak naprawdę wtedy już poczułem, że moim językiem filmu będzie dokument, film dokumentalny. No i tak kino podróży mnie zagarnęło, później pytania o mniejszości narodowe, o dialog kultur, czyli o różne pytania, naszą tożsamość i duchowość, mnie, Europejczyka, Polaka, co nas konstytuuje. No i zawsze sobie odpowiadałem jakoś na te pytania także poprzez film, poprzez dokumentacje filmowe, przez wyjazdy w różne miejsca, takie jak do Grabarki, w Bieszczady, w Gorce, do Łemków, właśnie w okręg prawosławia. No i zawsze mnie buddyzm ciągnął w zderzeniu z prawosławiem, z chrześcijaństwem. Bo ten dialog kultur to jest dla mnie też dialog religii. No i filmem odpowiadam sobie częściowo też na te pytania. I także dla mnie film to jest dzielenie się. Robienie filmu, nie filmu samego dla siebie, filmu artystycznego, wyłącznie artystycznego, filmu o sztuce, czy filmu, który jest sztuką, tak jak na przykład Józef Robakowski robi, czy wielu innych takich artystów wideo art. To po prostu film, który służy piękno, opowiadaniu o rzeczach wartościowych i te znajduje w dokumencie. Wtedy, w tych czasach, kiedy pan zaczynał, czy było wtedy jakby trudniej robić te filmy, czy było to dosyć powszechne i dosyć proste, jak teraz pan to powszechnie dostępne? No pewnie, że w latach 70. i 80. robienie filmu wideo to był rarytas. Pierwsze kamery wideo pojawiły się na początku lat 80. w Polsce. I wtedy jak była szansa kupienia Super VHS-u, SVHS-u, pięknej kamery Panasonica, to natychmiast ją zakupiłem. Pracowałem parę miesięcy w Londynie i w Niemczech, żeby kupić taką kamerę. Montaż filmu to był po prostu na dwóch kamerach, zestaw montażowy, to było po prostu absolutnie niedostępne. Dopiero na początku lat 90. pojawiły się twarde dyski i takie programy i takie komputery, na których można było montować komputerowo. Przedtem było tylko liniowo, analogowo, magnetowid w magnetowid, kamera w kamerę i po prostu każdy błąd to jest następna wersja filmu, bo
kolejna poprawka, to jest kolejna generacja kopii i pogarszanie absolutnej jakości. No, można sobie wyobrazić, czy może sobie wyobrazić, co to znaczy skopiowanie VHS-u na VHS i potem druga kopia z VHS-u. Więc wychodzą po prostu takie obrazy szmaty, jak myśmy mówili, czyli po prostu bez szczegółów, bez kolorów, wyprane z kontrastu, z tej całej mocy obrazu, jaką daje właśnie obraz wideo, obraz filmowy. Oczywiście filmy stare, jakby takiej gorszej jakości, mają też swój czar, ale przecież nie odchodzi, żeby pogarszać jakość obrazu, tylko ją polepszać. No teraz jest fantastyczny czas do robienia filmu. Praktycznie każdy komputer, każdy laptop jest uzbrojony, albo może być uzbrojony w program edycyjny, od Sony Vegas przez Premiera czy inne tanie programy, którymi można montować filmy. Twarde dyski są tak ogromne, ogromnej pojemności i tak szybkie, że montaż filmu jest przyjemnością i jest, to jest tylko kwestia już nie techniki, tylko kwestia umiejętności montażu, czyli rozumienia, czym jest montowanie filmu. To jest składanie treści, to jest wypowiedź artystyczna i to jest najważniejsze. Teraz to jest kompletnie nowa epoka. Myślę, co 2-3 lata te epoki już przyspieszają coraz bardziej, jeśli chodzi o łatwość montażu, o nowe technologie. To jest nieprawdopodobne. Jak się pojawią HD i DiviCam, czy Divi, czyli wejście FireWire, które było pierwszym cyfrowym wejściem dla amatorów, czyli ta technologia, która pozwalała bezstratnie montować, a teraz, kiedy weszło HD i 2K i 4K, staje się już taką łatwą rzeczą, czyli ta technologia wysokich rozdzielczości, wysokich objętości w gigabajtach. Ale to też nie chodzi o jakość, tylko chodzi po prostu o to, co się ma do powiedzenia. Ale łatwość montażu jest przepastna. To jest tak, jakbyśmy mówili o epoce lodowcowej, to co było 15 lat temu. Bo nie musicie być filmowcami, ale ważne, żebyście mieli wyobraźnię. Dramaturgia. Film musi mieć tak zwane mocne punkty. Tym mocnym punktem jest jakaś scena. Czy kiedyś, żeby robić filmy, to trzeba było mieć większy, na przykład, tak mi się wydaje, większy talent niż teraz, żeby zaprezentować film szerszej publiczności, bo teraz jakby mamy YouTube'a i jest jakby łatwiej zaprezentować. A czy kiedyś to było jakby trudniejsze, trzeba było coś wiedzieć i mieć jakiś talent? Talent jest zawsze tą samą wartością. To jest ten sam czynnik, który powoduje, że z filmu staje się dzieło sztuki, albo z prostego przekazu staje się wartość artystyczna. I żeby dojść do tego poziomu wartości artystycznej, trzeba się uczyć, trzeba myśleć i trzeba kombinować. Kiedyś kombinować w tym sensie, że szukać rozwiązań najprostszych, które dopiero w późniejszym czy w ostatnim etapie montażu, jeśli mówimy o filmie, dopiero wchodzą na poziom technologiczny, ale myślenie, może powiem nawet przewrotnie, że trudniej jest robić dobre filmy teraz, kiedy jest taka łatwość technologiczna, kiedy jest zalew właśnie możliwości oglądania filmów, gotowych filmów właśnie w internecie, w YouTube. YouTube jest po prostu, to jest kolejny krok milowy. Stworzenie YouTube'a to było tak jak oddanie lasera czy broni atomowej w ręce wszystkich ludzi. I każdy teraz może wypalić tą bombą atomową, tylko że zazwyczaj jest mało do powiedzenia. Te bomby wybuchają, ale nie robią żadnej szkody. One już nie robią wrażenia. Te filmy, jak porównuję to do tej bomby atomowej, które po prostu wybuchają co sekundę, co milisekundę. Każdy wsadza coś do YouTube'a, uploaduje swoje treści i jest po prostu taka wielka sieczkarnia, z której z tych młynów materii wizualnej, żeby wybrać jeden, dwa wartościowe filmy, to jest trudno, ponieważ jest ich tak dużo. Więc można powiedzieć, mogę powiedzieć przewrotnie, że trudniej jest zrobić dobre filmy teraz niż kiedyś. A czym różni się dokument, taki film dokumentalny, kiedy przedstawiamy jakąś postać, od dokumentu fabularyzowanego? No to też jest kwestia gatunku. To tak jakby się piło wódkę i dobrą whisky. Albo jakby się jeździło na hulajnodze, albo miało do dyspozycji dobry motocykl.
to jest po prostu różnica przeogromna. To znaczy, chcę powiedzieć tak, że film dokumentalny jest bez rekonstrukcji, klasycznie robiony, tak jak to było kiedyś po prostu w duchu Karabasza czy Kieślowskiego, pierwszych filmów, tak mówiąc, czy szkoły angielskiej i francuskiej dokumentu, kiedy Godard, prawda, to mówię o starych dziejach, latach 70. Ta jednak szlachetność obrazu, myślenia narracją obrazową, myślenia ujęciami, które coś znaczą w montażu, ale nie myślenia właśnie wyłącznie ujęciami, tylko myślenia treścią. I myślę, że praca operatorów była też inna przy dokumencie tym klasycznym. Film, jednak ta rekonstrukcja w dokumencie jest trochę takim nowszym wynalazkiem. Aczkolwiek kreacja w dokumencie była zawsze, to znaczy tworzenie takich parafabularnych scen, czy kreowanie, czy wymyślanie scen, które są, nie przylegają do materii czystego dokumentalizmu, nazwijmy to reportażu na gorąco, czyli wydarzeń, które się filmuje i z których potem się skleja coś bardziej trudnego, bardziej uniwersalnego i wtedy wchodzimy w obszar dokumentu klasycznego. Rekonstrukcja w jakimś sensie może zaburzać film dokumentalny. No, dla niektórych to może być herezja, szczególnie dla tych, którzy lubią filmy fabularne albo wychodzą z fabularystyki i wchodzą do dokumentu. Ale jednak jest trudno zrobić dobry film dokumentalny, w którym ta rekonstrukcja stylistycznie jest jednorodna w tej materii filmu dokumentalnego. Stare pytanie jak świat w gatunkach filmowych. Dokument czy fikcja? Film dokumentalny czy film fabularny? Ten gościu, który za mną stoi, może być każdą postacią filmu science fiction. I pytanie jest, czy on jest prawdziwy, czy można go pocałować, czy można go zapytać, hej stary, kim jesteś? Co mówisz? Mówisz coś? Nie gada. Figura plastikowa. Ale wciąż on jest. I pytanie, czy ten jest prawdziwy, czy fikcyjny? I to jest wasze pytanie, czy robicie filmy fabularne, czy fikcyjne? Gdybyście robili fabułę, to można by tej postaci nadać imię, zrobić z niego bohatera, zanimować go i wstawić go obok mnie. On by się ruszał, gdybym go zapytał, hej stary, jak się nazywasz? To by mi odpowiedział, a tak mi nic nie odpowie. Jak stoicie przed żywym człowiekiem, ten żywy człowiek wam odpowie. Koniec filmu. Zgodził się pan być jurorem konkursu Młodzi dla Historii, gdzie są prezentowane filmy gimnazjalistów i licealistów. Dlaczego? Lubię pracować z młodymi ludźmi. Chyba umiem prowadzić warsztaty. Lubię to robić. Wiem też, że przekazywanie wiedzy na poziomie takim wysokim, zawodowym, specjalistycznym, wiedzy operatorskiej czy wiedzy reżyserskiej. Są świetni reżyserzy i bardzo dobrzy operatorzy, którzy poszli drogą taką jednoznaczną. Skończyłem wydział operatorski, jestem operatorem. Skończyłem reżyserię, robię filmy jako reżyser. Ja poszedłem tą drugą, inną, kina autorskiego, gdzie operator jest też reżyserem własnych filmów. Teraz także i montuję własne filmy. To mi daje dużo radości. Wiem, w związku z tym, robiąc, można powiedzieć, kino autorskie w dokumencie, wiem, że wy, młode pokolenie, amatorzy, licealiści, gimnazjaliści czy studenci, robicie filmy właśnie autorskie, robiąc prawie wszystko sami, albo te role aktor, reżyser i operator są po prostu wymienne, albo w jednej, jedna osoba pełni te wszystkie funkcje często, bywa tak. Więc rozumiem te wasze problemy i czuję, że jestem w stanie was nauczyć drogi na skróty, drogi, jak to my mówimy, po Bożemu, to znaczy uczenia się sztuki, komponowania obrazu, dobrego filmowania, pracy z kamerą, sztuki światła, widzenia światła, nagrywania porządnego dźwięku,
a potem montażu, który jest też no, wielką sztuką i umiejętnością. No i reżyserowanie, czyli składanie tego wszystkiego razem, ale przede wszystkim posiadanie wizji, bo reżyser jest wizjonerem. Jak się nie ma jasnej, klarownej wizji, to nie można sobie mówić, że jest się reżyserem, jest się realizatorem. I mój profesor, taki mistrz, no, można powiedzieć ostatni, który uczył mnie myślenia filmowego, świętej pamięci Michał Bogusławski, twórca Małego Ojczyzny. Nauczyciel wielu pokoleń dziennikarzy, filmowców, mówił tak, że pamiętaj, ucz się na własnych błędach, z pokorą do tradycji i do mistrzów, w tym sensie, żeby uczyć się z dobrych filmów, od klasyków danego gatunku, w tym przypadku kina dokumentalnego, i skracać filmy, po prostu nie robić zbyt długich filmów. Pamiętaj, tak mówił, że jeżeli masz szansę skrócić 20-minutowy film o 5 minut, bez wahania wyrzucaj, tnij. No, ale to jest bardzo trudne, ponieważ trzeba mieć dystans do własnego dzieła, do własnego filmu i to jest najtrudniej jest właśnie montować, ciąć, skracać własne filmy. Dlatego tak trudno też połączyć te dwie role, bycie operatorem, reżyserem i montażystą. Czy myśli Pan, patrząc na te filmy robione przez młodych twórców i oglądając już przez tych tak profesjonalnych twórców polskiego kina, że te filmy robione przez młodych w swojej treści, mi tutaj nie chodzi o sposób wykonania, że one zawierają w sobie czasem dużo więcej prawdy niż te robione przez profesjonalistów? Na pewno są bardziej może szczere, bardziej naiwne w tym dobrym znaczeniu naiwności, to znaczy zdolności do dziwienia się. Ktoś, kto potrafi się zdziwić, jest otwarty na przygodę, na nowość, ale też robiąc błędy, ten film w jakimś sensie jest też szczery w swojej czasami nieumiejętności czy klasyki warsztatu filmowego. I on ma w tym sensie może czasami więcej takiej prawdy czy prawdomówności niż film stricte zawodowy. Aczkolwiek film jest sztuką, więc i mówi się, że sztuka filmowa to jest sztuką kłamania, kłamstwa, znaczy sztuką mówienia nieprawdy, ale nieprawdy w sensie odwzorowywania rzeczywistości, ponieważ rejestrując cokolwiek już wkraczamy w interpretację tej rzeczywistości, więc nie mówimy tą prawdą tej rzeczywistości. Ta rzeczywistość filmowa staje się już inną rzeczywistością. Więc mamy tutaj już w pewnym sensie nie z fikcją, ale z innym dnem tej rzeczywistości. I jeżeli się umie, albo ma umiejętności, warsztat, to ta sztuka operowania językiem filmu jest bardziej głęboka i można wtedy więcej powiedzieć. I nie wiem, czy traci się tą prawdę, czy prawdomówność. Jak Pan jako juror, właśnie oglądając te filmy robionych przez młodych twórców, czy ten poziom tego konkursu co roku jest coraz wyższy, czy jakby cały czas jest na takim dobrym pułapie i tego się trzyma? Na pewno co roku podwyższa się jakość tych filmów, jakość techniczna na pewno, sprawność opowiadania. Dużo więcej jest ujęć na przykład operatorsko dobrze zrobionych, znaczy dobrze oświetlony plan, twarz, ciekawe rozwiązania, jakby poszukiwania kadrów czy kompozycji, bo jednak rejestrując daną scenę trzeba pamiętać o tym, że trzeba mieć w tyle głowy wiedzę taką z malarstwa, z kompozycji malarskiej, z kompozycji fotograficznej. To obycie z oglądania dzieł sztuki, to jest bardzo ważne, bo wtedy rozróżnia się, co jest ładne, co jest brzydkie, co jest dobre, co jest złe, w sensie sztuki filmowania, sztuki filmowej. A młodzi ludzie nie zawsze potrafią to rozróżniać. Ale bycie jurorem i przyglądanie się tym pracom jest o tyle też ciekawe, że widzimy, jak 2-3 lata temu tak było więcej takiej nieporadności. Myślę o tych filmach stricte nieprofesjonalnych, którym
nie pomagali żadni zawodowcy czy filmy, które były bez wsparcia mistrzów czy zawodowców, bo o tym mówimy. Tu już nie chodzi nawet o budżety, bo wasze filmy czy filmy młodych są prawie bezbudżetowe albo bardzo mało budżetowe, znaczy są robione bez pieniędzy prawie, że. Ale myślę, że na pewno też to jest działalność też festiwalu i działalność tutaj prowadzących warsztaty, którzy jednak naprowadzają młodych na pewne drogi, dają dobre uwagi i to wszystko idzie w naprawdę bardzo dobrym kierunku. To jest też wielką zasługą tego festiwalu. No właśnie, chciałem zapytać o festiwal. Czy jak pan patrzy na ten festiwal, jak on z roku na rok się rozwija, to myśli pan, że jest w nim pewna magia, że coraz więcej twórców przyjeżdża ze swoimi filmami do Gliwy? No nie wiem, jak się rozchodzą te kręgi informacji. Ja częściowo wiem, znając po prostu swoją też aktywność na polu warsztatów filmowych po szkołach, czy tworzą takie warsztaty filmowe, że na pewno te kręgi informacyjne rozchodzą się różnymi metodami, czyli drogą internetową, przez społeczności portalowe, przez Facebook. To jest po prostu świetne narzędzie do informowania. I myślę, że też filmy, które są pokazywane w internecie, na YouTubie, na stronie festiwalu, są takimi dobrymi wzorami też dla tych, którzy wysyłają te filmy tutaj, czyli dla nauczycieli szkół, którzy prowadzą takie zajęcia, dla opiekunów. Mówię o najmłodszych grupach, czy was, młodych twórców, którzy już macie naście lat, jesteście, macie świadectwa dojrzałości i dowody osobiste i wtedy po prostu wasze filmy i wasze widzenie świata jest inne, dojrzalsze i wasze filmy są bardzo ciekawe. I jeżeli jest ta podstawowa umiejętność narracji filmowej, podstawowa umiejętność robienia filmu, to te wasze obrazy filmowe są bardzo ciekawe i w tym sensie one czasami są może nawet bardziej ciekawe dla mnie, bo bardziej może opowiadają o tej rzeczywistości niż takie filmy kreacyjne z dużymi budżetami, robione przez zawodowców. One są czasami fantastyczne, odkrywają wiele prawdy, są naprawdę coraz lepsze filmy są, to filmy dokumentalne. Natomiast ten wysoki poziom zawodowstwa też ciągnie, myślę, te filmy nieprofesjonalne. Mam jeszcze takie pytanie, dokument czy fikcja? No, to ja dokument. Jestem za dokumentem, chociaż uwielbiam filmy fabularne, dobre filmy, ale coraz mniej jest filmów takich prawdziwych, które pociągają, które wzruszają i które naprawdę są kinem. Tego kina, w sensie super filmów, jest coraz mniej. Jest bardzo dużo sprawnych, świetnych technicznie filmów, technologicznie. Ale ten świat wirtualny, doskonały technicznie mnie dużo mniej interesuje niż prawdziwy, dobry dokument. Czuje się pan człowiekiem szczęśliwym? Tak. A dlaczego? Bo też robię filmy. Jestem człowiekiem sztuki. Maluję, kocham muzykę i to wszystko często łączę w filmie. Podróżuję. Już uciekam od podróży, bo wolę już dokonywać pewnych podsumowań, czy to w książkach. Też uwielbiam pisać książki, składać książki. Byłem kiedyś edytorem, to jest mój taki przybrany zawód. Ale to pięknie jest żyć twórczo. Czuję się spełnionym w jakimś sensie. Panie Waldemarze, dziękuję panu bardzo za rozmowę. Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Dziękuję wzajemnie. Naszym gościem był dzisiaj pan Waldemar Czechowski. Ja się żegnam z państwem z Gdyni i pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiam.